Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z pewnym gorącym tematem. A chodzi mi o sytuację, jaką miała miejsce 16 lipca w niedzielę w Poznaniu, w jednej z restauracji na ulicy Święty Marcin i dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, młody mężczyzna postanowił podejść do pary składającej się z jego już byłej dziewczyny oraz jej obecnego narzeczonego i w efekcie czego Postanowił nafaszerować tego narzeczonego ołowiem, a następnie siebie samego. Efektu możecie się domyślać, bo jest o tym teraz bardzo głośno. Dla tych, którzy nie wiedzą, w opisie zostawię link do jednego z artykułów. I warto by było skupić się nad powodami tejże sytuacji oraz pewnej ciekawostki, którą odkryłem dzisiaj rano na Twitterze. Ale zacznijmy od kwestii samego. Napastnika. Otóż mieliśmy tutaj niestety do czynienia ze wyjątkowo słabym mężczyzną. Dlaczego? Ponieważ cechy silnego mężczyzny to jest przede wszystkim umiejętność kontroli nad swoimi emocjami. I nie chodzi o to, żeby je w sobie tłumić, żeby być cały czas niewzruszonym, a o to, żeby po prostu wiedzieć albo mieć wyczucie w kontekście tego, kiedy można sobie pozwolić na ich ekspresję, a kiedy nie tutaj niestety mamy do czynienia z sytuacją kiedy chłop po, ze, po zerwaniu nie był w stanie się pozbierać z tym faktem, a jeszcze go że tak to ujmę szlak trafił w sytuacji kiedy zobaczył prawdopodobnie na mediach społecznościowych relacje czy zdjęcie z zaręczyn i podejrzewam, że to było taką iskrą zapalną a jednym z kolejnych takich ciekawych yy, Powodów, żeby tak twierdzić, że to był słaby mężczyzna, to był fakt, że chcieli mu cofnąć pozwolenie na broń, więc świadczy tu o tym, że tutaj już pojawiła się pewna problematyczna sprawa. A dokładniej, że miał jakieś już problemy psychiczne, bo jeżeli urzędnicy zaczynają się wtrącać w kwestię pozwolenia na broń, to oznacza, że najprawdopodobniej może sprawiać, znaczy może Stanowić dla kogoś zagrożenie. I jak widać, okazało się to prawdą. Niestety, ale to, co my tutaj widzieliśmy, to był przejaw uległości nad własnymi emocjami. Jeżeli facet ulega emocjom, zamiast je mieć nad nimi jakąkolwiek kontrolę, trzymać je w ryzach i dać im upust tylko i wyłącznie w odpowiednich sytuacjach, no to mamy wtedy do czynienia z mężczyznami, którzy mają ogromne skłonności. Do bardzo częstych agresywnych zachowań, a niekiedy nawet do przestępczości przemocowej lub na tle seksualnym. Druga kwestia, która też wydaje mi się dosyć mocno interesująca, to fakt, że na Twitterze wybuchła sroga głównoburza na temat tego, że posiadanie, znaczy powszechny dostęp do broni to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. I ja już tak naprawdę nagrałem materiał pokazujący o tym, że tak naprawdę powszechny dostęp do broni mm, to jest tak naprawdę dobry pomysł, z tym, że ja niestety, być może z kiepskiego przygotowania tematu, czy też może z własnej ignorancji, nie uwzględniłem pewnej istotnej kwestii, którą zamierzam teraz przy okazji skorygować. I czy to oznacza, że jestem przeciwnikiem powszechnego dostępu do broni? W żadnym wypadku. Dalej uważam, że to mimo wszystko ma więcej plusów niż minusów. Możemy, tak jak wspominałem wtedy w tamtym materiale, mm, zobaczyć przykład chociażby zamieszek BLM i takiego stanu jak chociażby Teksas, gdzie tak naprawdę zarówno strzałów, jak i tych rozbojów było tak naprawdę najmniej, a tam jest najbardziej liberalne prawo w Stanach Zjednoczonych odnośnie posiadania broni. Cóż. Czyżby to był przypadek, że ludzie, którzy chcieli dokonać jakichś włamań, rozbojów itd., i tak dalej, że tak, tu im zbroje zbroję na widok domownika z M16 albo z shotgunem? Bardzo możliwe. Drugi taki bardzo ciekawy przykład to jest chociażby Szwajcaria, gdzie, która posiada chyba jedno z też najbardziej powszechnych, m, powszechnego dostępu do broni na świecie. I ktoś może sobie powiedzieć, że powszechny dostęp do broni to jest niebezpieczeństwo, zagrożenie i tak dalej. To w takim razie, dlaczego taka Szwajcaria przez ponad dekadę utrzymuje się w top 10 najbezpieczniejszych państw na świecie, a ma właśnie jedno z najbardziej powszechnych dostępów do broni? A niekiedy nawet rządzący zachęcają do szkolenia w posługiwaniu się bronią palną. Zresztą nawet nie musimy szukać w innych państwach. W Polsce występuje około 500 tysięcy broni czarnoprochowych na własność. A pragnę tylko przypomnieć, że na broń czarnoprochową, jedynym tak naprawdę formą zezwolenia jest dowód osobisty i posiadanie 18 lat minimum. A biorąc pod uwagę jeszcze broni na pozwolenie, i nie mówię tutaj wyłącznie o wojsku i policji, ale również o tak zwanych cywilach. To mogłoby się zebrać drugie 500 tysięcy sztuk. No i okej, okay. i można sobie powiedzieć, że w dalszym ciągu jestem za dostępem do broni, więc gdzie tu jest to ale? Już mówię. Otóż, z naszą mentalnością, powszechny dostęp do broni to byłby naprawdę fatalny pomysł. Bo o ile w takim Teksasie, któż, yy, gdzie. Obywatele tam bardzo cenią sobie wolność osobistą. O ile w takiej Szwajcarii, która posiada ogromne zaufanie yy, do rządu, a przy tym są naprawdę jednym z najbardziej praworządnych obywateli, jeżeli chodzi o dany naród, to o ile w Polsce troszeczkę mija się to z celem. Dlaczego? Jasne, ktoś może sobie powiedzieć, że. Jeżeli nie będziemy mieli powszechnego dostępu do broni, no to ktoś pozyska ją nielegalnie i tak dalej. Okej, okay, ja się z tym zgadzam. Problem jest jednak taki, że to zagrożenie, że będziemy nawzajem do siebie strzelać, w Polsce akurat jest czymś realnym. Jesteśmy chyba jednym z najbardziej pokłóconych, podzielonych i zwaśnionych narodów na świecie. Dochodzi do takich sytuacji, gdzie tak naprawdę na tematy polityczne są bardzo żywiołowe kłótnie nawet w obrębie własnego gospodarstwa domowego, własnego domostwa. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Mamy dosyć żywiołowe kłótnie. Co by było w momencie, kiedy mm, moglibyśmy mieć powszechny dostęp do broni? Prawdopodobnie dochodziłoby do strzałów w obrębie własnego domu albo nawet zawistnego sąsiada. Niestety ostatnie 30 lat tego ciągłego sporu politycznego między tam PiS, PO i może jakimiś innymi ugrupowaniami, czy tam w zasadzie skutecznie egzekwowana zasada dziel i rządź, dosyć skutecznie podzieliła nas do tego stopnia, że powszechny dostęp do broni mógłby spowodować istną wojnę domową. Być może to, co powiedziałem teraz, to jest zdyczka przesada, ale biorąc pod uwagę Fakt, że ludzie o spory polityczne potrafią na siebie się wręcz w Polsce rzucać z pięściami, czego niejednokrotnie byłem świadkiem, niejednokrotnie przeczytałem w różnych artykułach itd., no to pomyślcie sobie, co by było, gdyby jeszcze takim osobom wręczyć pistolety. A tak już wracając do samej sytuacji, ja osobiście współczuję tej dziewczynie, bo jednak no, przydarzyła jej się naprawdę nie lada tragedia. Mam nadzieję, że jakoś z tego szybko wyjdzie, że dostanie odpowiednie wsparcie od najbliższych i żeby mogła jakoś szybko wrócić do normalnego funkcjonowania. A Wy co sądzicie o tej całej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu, a jeżeli ta cała pogadanka Ci się spodobała, nie zapomnij zostawić lajka, subskrypcję i wyczekuj następnych materiałów. Tak więc trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru i bez odbioru.